No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jestem już po śniadaniu. Krowy są tutaj na tej łące dzisiaj, także muszę wziąć, przestawić poidło. Jestem dzisiaj znowu sam, brat się całkowicie rozchorował. Leży w łóżku. Jest belka. Dobra, jadę. No, a Łukasz, jakby ktoś nie wiedział, jest na urlopie. Także no, dostanę wycisk w tym tygodniu. Oprzątnąć jeszcze będę musiał. Także dzisiaj wam pokażę, z czym to się je. Ale najpierw muszę poidło przystawić, także widzimy się za moment. Już poidło postawiłem. Tutaj jesteśmy koło tego pola, co wczoraj uprawiałem. Tu wczoraj pociągnąłem obciążnik, zapomniałem. Opuściłem go, żeby światło lepiej świeciło wczoraj i skrzaniłem trochę, ale dobra. Tak to wygląda mniej więcej. Dzisiaj jeszcze jeden raz pojadę kultywatorem trochę tak jakby w szagę, delikatnie, żeby... No bo delikatne nierówności jeszcze są, gdzie niegdzie kamień. No dawaj. A dobra, później wyciągnę. No tu trochę po tych balotach z lucerny jest to, co wyrzuciłem. Tak, gdzie niegdzie takie kubki, ale to już tam. No wierzchnia warstwa trochę obeschła, ale tu pod spodem mamy wilgoć jeszcze. O, teraz dobrze widać, tu jest jasno, a dołek jest cały ciemny. To jest taka ciemna, ciemniejsza ziemia, tam jest taka fajniejsza, tu jest taka trochę lżejsza. Ale nie jest jeszcze najgorzej. No. Tutaj najgorzej ten słup mnie denerwuje na tym polu. Bo tu ciężko to obrobić. Później ten, krowy przyjdą, to tutaj będą skubać to dookoła tego słupa. Nic nie powinno się stać. No. Bo tutaj kultywatorem nie przejadę, bym musiał po sąsiada polu jechać. A tego bym nie chciał. No tutaj, o kurde, krzywa granica. Zrobiona. No. Dobra. Ogólnie tutaj na dwa razy tutaj jest teraz zrobione. Raz na płytko, raz na trochę głębiej. I dzisiaj na tą głębszą. No. No na tych samych ustawieniach, co wczoraj kończyłem, będę jeszcze raz jechał w szagę. Żeby jeszcze raz wymieszać dokładnie te resztki jeszcze raz. No, może będzie, zobaczę w sumie, na, jak nie będzie takiego efektu, jakbym sobie życzył. No to wezmę chyba na płytkę, żeby delikatnie jeszcze wyrównać. I będę siał już wtedy. No, ale najpierw oprzątek. No to teraz wam pokażę mniej więcej, jak wygląda tam poranek chłopaków. Codziennie, czyli zgarnianie korytarzy, ścielenie. Tutaj zamknę, bo tam łąka jest cały czas otwarta. Krowy sobie mogą przyjść, jak będą chciały. Tutaj jeszcze z tej strony otworzę korytarz. Początek u nas zawsze się odbywa tam w trakcie rannego udoju. Gdy ja z mamą doję, to chłopaki tutaj oprzątają. Także no, tego nie idzie normalnie nagrać. Chyba raz tam nagrałem, jak tam brat w niedzielę oprzątał, to z nim pomagałem mu.
No, ale normalnie to wszystko odbywa się w czasie doju. No i tyle, dobra. Tu jest, powiedzmy, ganek tak zabrudzony przez 12 godzin. No trochę więcej teraz, bo wczoraj o 2 już zeszły do domu. Także trochę dłużej to tutaj były. To wezmę. Zamkniemy. Dobra. I tutaj tą bramę. Kurde, wieje dzisiaj. Bramę tu zamkniemy. Jak przyjdą, to tutaj do tej obory będą mogły na ruszta wejść, ale tu już nie. Teraz tu. Tutaj zamykamy. No i mamy gotowe do zgarniania. No i dobra. Łapiemy gumę do zgarniania. Jedziemy z tematem. To aż tak długo czasu nie, tak dużo czasu to nie zajmuje. Chwila zgarnąć, dwa, trzy razy w tą i z powrotem i jest po robocie. Końcówkę tutaj. I pierwszy korytarz mamy zgarnięty. Tutaj trochę skupka słomy jest z boksów. To wyrzucę to tutaj na bok. I tyle, dobra. Teraz ten drugi korytarz jest trochę węższy. Tam się trochę ciężej cofa. Ale nie jest najgorzej. Teraz to, co zgarniam, to idzie do szamba. Na zimę kładziemy takie blachy na końcu i wtedy ścielimy tutaj i ten. I idzie wszystko nie do szamba, tylko na płytę obornikową. No bo jakbyśmy zimą te zgarniali, to są dwa problemy. Mianowicie, że szambo za szybko się zapełnia, a po drugie obornik, no ta gnojowica przymarza do betonu i jest problem to wtedy ściągać. Trzeba wtedy łyżkę i łyżką też nie zawsze się ściągnie. No jest problem, a tak jak słomę pościelimy, to łyżką elegancko się to zgarnia wtedy bezproblemowo. Dla krów jest też lepiej, bo jest no, jest miękko. No tam, gdzie są jałówki, są korytarz jest raz na 3 dni zgarniany, bo tam dużo sztuk nie ma, dużo nie brudzą, także tam dopiero jutro będzie zgarniane. Dobra, te dwa korytarze mamy zgarnięte. Teraz pozostał nam środkowy korytarz. Najpierw trzeba będzie zamknąć tutaj te bramy
i ten, i otworzyć ten środkowy ganek, pozgarniać z boksów. I tyle. Opa. Teraz tu otwieramy. Tu mamy bez bramy, tylko takie rury wsuwane. Bierzemy grabki i ściągamy obornik. Ścielone to jest raz na dwa dni. Podejrzewam wczoraj chyba było ścielane. No ogólnie tu bałagan jest, bo te boksy tutaj są wyrwane. W następnym tygodniu się za to zabieram, jak będzie Łukasz z bratem. No i będziemy to robić. Tutaj nowe boksy będą wstawiane, to znaczy nowe używane. Te były kiedyś nówki polskiego producenta, ale niestety się nie sprawdził. No ogólnie producenta już nie ma, także widać, był trochę no słabszej jakości na rynku boksy i rynek zweryfikował, że tak powiem. No i tu jest teraz taki gnój. Denerwuje mnie to strasznie, ale były siano kiszonki. W sumie za tydzień to silnik będzie do włożenia do sieczkarni. I znowu dupa z tego wyjdzie wszystko. A brak czasu, że tak powiem. Coś tu zaczyna wiać. Ale wie dzisiaj. Tutaj też otwieramy. Najpierw zamknę tu bramę. Teraz tutaj to zgarniamy. Nie wiem, tutaj ta strona się mniej więcej trzyma, a ta strona pęka. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No ale no tutaj też zgarniamy. No to ogólnie w tych boksach to już można powiedzieć, że wszystko było. No oprócz mat gumowych. Nie wiem, ja nigdy mat gumowych nie miałem w boksach. Tata miał w Holandii i nie był zadowolony. Tutaj próbowaliśmy i słomę na płytko, w sumie tutaj do tego wróciliśmy też. Była słoma na głęboko, w sensie, że tutaj były takie deski na
nie wiem, 10 cm wysoko i po prostu była taka 10-centymetrowa warstwa słomy. No, też mieliśmy piasek w boksach na głęboko, też się nie sprawdziło. No i ten separat, gnojowice też mieliśmy. Ogólnie separat był najlepszy, tylko wiadomo, maszyna jest strasznie droga w utrzymaniu. W sensie, że kupno to 80 tysięcy minimum. Nie wiem jak teraz, my kupowaliśmy w 12 roku chyba. Także to w Polsce byliśmy jedni z pierwszych, co mieli ten system. I ogólnie z tej firmy K-Dollar to byliśmy pierwsi. No i on był relatywnie tani. No ale relatywnie tani jak na takie aparaty, bo 80 tysięcy płaciliśmy. No ale tu jednak serwisowanie tego jest bardzo drogie. Tutaj zrezygnowaliśmy tutaj w tej oborze, w tamtej oborze jeszcze robimy. No tutaj po tej słomie fajnie się zgarnia. Tutaj mamy też na środku, nie wiem czy będzie to widać, najwyżej później wam pokażę, jest taki rowek i on mocz odchodzi tamtędy, przez to na tym ganku jest w miarę sucho pod koniec dnia nawet. Także to jest bardzo, tata to wymyślił, myślę, że fajnie to wyszło, bo jednak jak ten mocz odejdzie, to jest sucho tutaj. O Boże. Także myślę, że to na plus. Jeśli zamknięta podłoga, to bardzo polecam takie rowki robić w oborze. Ogólnie to jest kanał na, nie wiem, 50 cm i tylko u góry taki rowek jest i delikatny spadek do tego rowka. Fajnie to się spisuje. No dobra, zamykam teraz, pokażę wam w sumie. Tutaj jak możecie zauważyć, jest rowek, kanał i tutaj po prostu jak mocz jest, to wpływa do tego rowka i to się bardzo dobrze spisuje u nas. Także ja polecam, jak ktoś buduje czy coś, to tam nawet zmodernizować, fajnie jest takie coś zrobić. Tu jest dobra. No, bo mówię, tu jest naprawdę fajnie to wychodzi. Idzie fajnie utrzymać porządek na ganku. Także polecam. Wieje dzisiaj, nie wiem jak to z dźwiękiem będzie. Zamkniemy jeszcze tu. Podwalimy jeszcze żarcie. Tyle im zostało wczoraj. No tyle co nie sięgnęły w sumie. Dobra. No odpalę od razu Forda, żeby już trochę pochodził. Się rozgrzał, będziemy zaraz ścielić. Ścielarką. No tutaj to jest nasz najstarszy Ford ogólnie. Ja już 2004 coś takiego u nas jest. Trochę przeżył, że tak powiem.
ale jeszcze chodzi. Tutaj w sumie dzisiaj nie będę ścielił, bo mają sucho. Także tylko dla jałówek tam będzie ścielone. Jeden balot i po sprawie. No i dobra. Idziemy szoferem balota złapać i wrzucamy do ścielarki. Ogólnie to jest balot z tego roku, ale namoknięty był, także go odłożyłem, się go pościeli, bo stok taki mokry to nie chcę wkładać. Dawno nie ścieliłem. Kiedyś jak do szkoły jeszcze chodziłem, to wieczorami się robiło oprzątek. I teraz to no. Dobra, coś takiego. Kiedyś za młodego to się robiło oprzątki. Wtedy też trochę dłużej to trwało, bo ścieliliśmy okrągłymi balotami z ścielarką Sigmy. I tutaj w oborze dwie strony były do ścielenia. Także no. I okrągłymi balotami to też dłużej schodziło. Na każdą stronę po dwa baloty trzeba było jeździć w tą i we w te, że tak powiem. No a kwadratowe to jest ułatwienie straszne, jeśli chodzi do ścielarki, bo kwadratowe ścielić ręcznie to też jest trochę nie no, wolałbym ścielić ręcznie z okrągłych niż z kwadratowych, że tak powiem. A do ścielarki jest elegancko. Kwadratowe w ścielarce jest wygodniej, bo sznurki wyciągniemy, a siatki to tam ciężko jest ściągnąć. No. Rozsypuje się ten balot. No ale dobra. No i dobra, jedziemy to ścielić. Zobaczymy jak to pójdzie. Jeszcze tylko przypomnę, w którą stronę. Dobra, do góry. W którą stronę łańcuch do tyłu, do przodu szedł. No i dobra. W którą stronę dzisiaj wiatr wieje? O, to jest pytanie. W zależności od z której strony wieje, to od tej strony wjeżdżamy.
tym młodym pościele z tamtej strony. Cofać. Kurde, już padłem. Dobra. Wjadę jeszcze do obory, tam to co mam już to pościelam tym jałówką w oborze i będzie już na tyle z oprzątku. Koniec, dobra, jadę szoferem do przodu i idziemy kultywatorować. No i dobra, jest już trochę później. Był tutaj ten rolnik, od którego słomę kupuję. Mało płynu. Dobra, ma za mało płynu trochę, ale to mu później doleję. No, był rolnik tutaj właśnie, co od niego słomę kupuje. Już się dogadaliśmy co do ceny. No i ogólnie będzie 560 parę balotów. I ten, i
płacę 80 zł za balota, także mi się wydaje, że jest w miarę dobra cena. Także no. Jutro jeszcze będą 3 kursy i potem w późniejszym czasie jeszcze jeden i już będzie koniec. Także no. Ja teraz zabieram się za karmienie, bo już jest prawie druga. Nakarmię krowy w gonie i później pójdę na przerwę i po przerwie zabieram się za kultywatorowanie. No, krowy zgonione, idę na przerwę i widzimy się po przerwie. No i dobra, jesteśmy już po przerwie. Trochę mi się z tym wszystkim zeszło, bo już jest czwarta. No ale dobra, jadę na pole, zrobię jeszcze raz delikatną szagę i jadę do znajomego. No i dobra, ja już tutaj już trochę zrobiłem tego pola. Ogólnie słomy nie jest mniej, ale ten, ale jest równiej. Jak teraz drugi raz się robi. Także no może jakbym głębiej zrobił, to by było lepiej. Zobaczcie, tutaj jest ładna czarna ziemia. A tutaj odcięcie jest od razu taka lżejsza. No ale ogólnie ten no tutaj ogólnie pierwszy raz jest bezorkowo od dłuższego czasu, bo przez jakiś czas było bezorkowo prowadzone to pole. Było 3 lata chyba z rzędu orkowo. No i ja teraz bezorkowo znowu tutaj zaczynam. Ogólnie było tutaj dużo resztek pożniwnych, jeszcze dałem obornik wczoraj. Także no, jest dużo masy organicznej. Także mi się wydaje, że powinno być dobrze. Później jeszcze agregatem tym przesiewniku aktywnym wyrówna dosyć mocno, mi się wydaje. Siewnik jest talerzowy, także no, nie powinno być problemu. Dobra, ja tu jeszcze robię i jadę, wtedy muszę się zatankować. Chociaż w sumie zobaczę, jak tam będzie w zbiorniku. Ale chyba się zatankuję i jadę do znajomego. No dobra, zatankowałem się, jadę do znajomego. Jest już troszeczkę po piątej, także mam mało czasu. Ale może się wyrobię, zobaczymy. Najwyżej zostawię ciągnik, przyjadę na dojenie i po dojeniu dokończę. Dobra. Ja nie mogę, ale tu zbita ziemia jest. Ciężko idzie. Już ogólnie dłuta mam do wymiany. Ledwo mi się wpija, no nigdzie nie gdzie mi wychodzi. Tu na górce glina jest. To mi wyłazi. Wyłażą. Zasklepane to wszystko. Ohoho, wbiłem się w glinę. Kurde. Skręcaj. Aj. Zahaczyłem. Naprawdę ciężkie warunki tutaj są. O. Jakie bryły wywala. Dobra. Ja tutaj robię co mogę. Do tej szóstej. I jadę do domu i będę prawdopodobnie jutro wymieniał te dłuta. Bo one już są do wymiany ewidentnie. Dobra. No
No i dobra, skończyłem. Jadę teraz szybko na dojenie, bo już ogólnie trochę się spóźniłem. Bo jest już no prawie no pół godziny już mała doi sama. Także jadę szybko i lecę doić. No a na dzisiaj to już by było wszystko. No mam nadzieję, że się podobało. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć.